dokładnie za 3 dni Fortnite zmieni się bardzo i to bardzo mocno. Co nas czeka? Czeka nas największy update w tym sezonie i mega dużo zmian, darmowych przedmiotów, eventów, kolaboracji i wielu innych rzeczy, jak nowe bronie czy jakieś zmiany. Zaraz wam o tym powiem, ale wy widzowie pamiętajcie, żeby na początek tylko walnąć subika, łapeczkę w górę, wpisać kodik SEYKAMSAR w sklepie. Jeśli to macie, to napiszcie, którego lajka zostawiliście i fajnie jakbyście subowali mój kanał, bo raz, że co jeden jest odcinek i co jeden jest live'ik, na którego zapraszam na tym kanale. Na dwa, jak używacie mój kodik, to mega wspieracie mój kanał, także dziękuję każdemu, kto ma mój kod wpisany, Instagram, Discord, Twitter, TikTok, w opisie wbijajcie koniecznie, a my lecimy z tematem odcinka. Pierwsze co zaczniemy sobie od szybkiego newsa jednak, który pojawił się tak naprawdę przed chwilą. Generalnie news polega na tym, że do Fortnite'a właśnie rzeczy weszły Among'a. No i jak to możliwe? Z tego co było wiadomo, rzeczy Among'a były skierowane do współpracy, tylko jeśli kupiliście na przykład sobie jakiś pakiet Among'a czy gwiazdki, wtedy dostawaliście emotkę i plecak Among'a i były to rzeczy unikalne. No i teraz Fortnite wprowadził te rzeczy normalnie do sklepu, możecie je już nabyć. No i generalnie każdy, kto chce po prostu je mieć, to wbija teraz do Fortnite'a, wpisuje kodzik SEYKAMSAR w sklepie i kupuje sobie te przedmioty normalnie z sklepu. Jest to o tyle spoko, że na przykład niektórzy nie mieli jak kupić tego pakietu za Among'a na przykład na Epic Gamesie, więc teraz bez problemu możecie to zrobić bezpośrednio w grze. Ja wam mega polecam, jeśli jesteście fanem Among'a, bo kiedy te rzeczy będą wracać, tego niestety nie wiadomo i czy w ogóle będą wracać. Przyznam szczerze, ja osobiście myślałem, że właśnie jest taka bardziej taka rzadka współpraca, że nie będzie to wchodziło do Fortnite'a i w sumie wiele osób jak czytałem też tak myślało, no ale Fortnite trochę nas zaskoczył, moim zdaniem spoko, niech każdy kto chce sobie kupuje, no i jak najfajniej, że coś takiego zrobili. Kolejny temat, czyli mamy oczywiście zaraz nowy update'ik, no i tutaj Fortnite już taki sam może nie być, a właściwie chodzi o to, że dostajemy mega duży update, który będzie chyba największym update'em od naprawdę bardzo dawno temu. Jakiś czas temu już informowałem was, że ten update będzie dlatego duży, że raz, mamy nowy sezon, więc Fortnite musi coś fajnego wymyśleć. Mamy nowe dwa eventy, będzie event Naruto, będzie event również wakacyjny, gdzie dostajemy masę darmowych przedmiotów, ale o tym zaraz. No i również pracownicy Epic Games idą na dwutygodniowy urlop, także będzie to update, który naprawdę powinien być mega duży i odbędzie się on już w ten wtorek. Także zapraszam was serdecznie wszystkich na streama na tym kanale, bo będziemy rano sprawdzać sobie update'ik. Update będzie oczywiście o godzinie 10 rano, no i potrwa do około godziny 12, a następnie będzie można grać. Oczywiście w trakcie update'u będzie można jak najbardziej sprawdzać pliki gry, więc leakerzy będą informować na Twitterze o wszystkich nowościach, jakie będą się pojawiać, a będzie tego dużo. Ja osobiście myślę, że na pewno dostajemy dużo informacji o tych właśnie dwóch eventach, czyli Naruto i wakacyjnym evencie. Powinniśmy dostać informacje albo już nawet nowe bronie, no i powinniśmy dostać zmian na mapie, z tego co widzowie mnie informowali i w sumie co faktycznie widziałem na Twitterze, podobne lokacje mają się zmienić. No i tutaj najbardziej spekuluję się teraz, że Logjam, czyli właśnie tartak, może przejść duże zmiany. Osobiście jeszcze nie wiem jak będzie to wyglądać, ale dużo osób mówi, że na przykład biom po prostu ten po lewo będzie się rozszerzał, no i będzie zajmował na przykład dużą część mapy, także motyw na pewno ciekawy. A my lecimy teraz z kolejnymi aktualizacjami, bo również nie są to jedne rzeczy, które do Fortnite'a mogą trafić, bo również się mówi o nowych motorach w Fortnite'ie, które powinny wejść. Nie wiadomo czy one wejdą już w tej aktualizacji, czy dopiero za kilka update'ów, ale motory do Fortnite'a mają trafić i potwierdzają to praktycznie wszyscy leakerzy. Generalnie są one podobno dopiero jakby testowane, dopiero robione, więc tutaj za dużo nie wiadomo na ten temat, aczkolwiek faktycznie motory mogą się pojawić i akurat motory myślę, że mogą być spoko, bo jednak jest to taki pojazd, który za bardzo nie przeszkadza, a po prostu jakoś tam fajnie będzie się dopełniał. Na przykład w innych grach Battle Royale, w które grałem, na przykład właśnie motory były i naprawdę spoko się spisywały, także ja osobiście pozytywnie jestem nastawiony, a jak to wyjdzie, to oczywiście też zobaczymy. Ale również ma trafić jeszcze jeden item i tutaj jest on bardziej taki pod znakiem zapytania, ale podobno deski surfingowe miały być też w forcie, byłyby to deski do surfowania i moglibyśmy nimi na przykład po prostu gdzieś tam po wodzie sobie surfować, jakoś się tym bawić. I osobiście wydaje mi się, że może to trafić do Fortnite'a na przykład na event wakacyjny. Dlaczego? Dlatego teraz pomyślcie, sam event ma być związany się z niepoceniem, z dobrą zabawą, ma on być związany z trybem kreatywnym na takie deski surfingowe. No po prostu byśmy po prostu mogli sobie wykorzystać na przykład na środku mapy, gdzie mamy te różne rampy do zabawy i takie tego typu rzeczy, więc w sumie bardzo możliwe, że coś takiego się pojawi, szczególnie że miało być to już kiedyś dodane, chyba rok temu, wtedy akurat cały dodane lotnie w tym stylu, no ale może Fortnite coś teraz wymyśli innego, no i może pojawi nam się inny pojazd właśnie do zabawy na wodzie. Oczywiście byłoby to mega śmieszne, no i szczerze, ja akurat z takimi temami jestem jak najbardziej na plus, póki nie psują gry, póki nie są jakoś tam mega przeope, no po prostu fajnie, zawsze coś nowego. No i teraz polecimy sobie z tematem Naruto, bo to ostatnio też pytaliście, no i z Naruto wygląda temat następujący. Z tego co się dowiedziałem, 23 i 24 czerwca, między właśnie tymi dniami, w zależności od strefy czasowej, pojawi się
nowa współpraca z Naruto, tam generalnie mamy dostać jakieś darmowe przedmioty, nawiązując do Leakera, który zlikował cały karnet bojowy na ten sezon, więc jak wiecie, jego liki się sprawdzają, no ale w skrócie, nowe Naruto wchodzi do Fortnite'a i tutaj HypeX na przykład i inni również Leakerzy spekulują, że wejdą nowe skiny i będzie na przykład między 3 a 4 skiny z uniwersum Naruto, będziecie mogli je kupić normalnie w sklepie i pamiętajcie, żeby przed zakupem sprawdzić, czy macie właśnie mój kodzik w sklepie. No i następnie oczywiście powinny też wejść jakieś tutaj darmowe przedmioty. No i akurat tutaj Leaker, który wypowiedział nam cały ten karnet, mówił, że ten set będzie się nazywał Kawaii 2. No i będziemy mogli wykonywać zadania i otrzymywać za to odpowiednie nagrody. Będą pewnie jakieś duperele, typu jakieś może plecaki, może jakieś kilofy, może jakieś tam inne rzeczy. Najczęściej w tych promocjach jakieś nawet fajne są te przedmiociki, no bo zawsze można coś tam fajnego wyrwać. Przypominam, że w tamtej promocji z Naruto mieliśmy do wyrwania darmową lotnię, która jest jedną z najlepszych lotni w grze. Moim zdaniem chyba jest to top 2 lotnia i w sumie ciągle i teraz używam. Jest to oczywiście ten lisek taki z Naruto. No i zobaczymy, czy tym razem również coś takiego przygotują. Wtedy była to bitwa społeczności i losowaliśmy chyba 3 albo 4 emotki. No i właśnie tą lotnię tylko za granie. Kto odebrał, ten odebrał. No i teraz może coś podobnego być naszykowane. Także ja osobiście czekam. Fanem Naruto może nie jestem, ale jeśli jakiś fajny skin będzie, to oczywiście się kupi. I też prawdopodobnie wszystkie stare skiny Naruto, które były ostatnio w promocji, powinny wrócić i też będziecie mogli je kupić. Także jeśli ktoś czekał, no to będziecie mieli teraz dobry motyw. No i sama promocja na pewno potrwa minimum kilka dni, więc po prostu warto sobie to ogarnąć, no bo jednak jest to jakiś tam fajny motyw jakiejś współpracy i przyznam szczerze, że to jest chyba jedna z ciekawszych współprac, bo faktycznie fajnie ją Fortnite prowadzi. No i oczywiście temat, na który chyba wszyscy czekamy, czyli darmowe przedmioty związane z 14 dniami lata. Tutaj ostatnio też mnie pytaliście o to, no i generalnie ten motyw już troszkę omówiłem, ale też oczywiście mam nowe informacje, więc chętnie się z nimi podzielę. Generalnie sytuacja wygląda następująco. Nowy event będzie pod koniec przyszłego tygodnia i jest to już praktycznie potwierdzone. Leakerzy potwierdzają, że w tym update'cie właśnie ta aktualizacja wejdzie, no i będziemy mieli event wakacyjny, będzie on dla każdego. No i oczywiście będziemy się bawić na trybach kreatywnych głównie, raczej będzie on tylko na trybie kreatywnym. Tutaj dokładnie w Battle Royale pewnie jakichś misji raczej nie będziemy mieli, no bo leakerzy mówią, że ma być przygotowane 6 map na tryb kreatywny i tam będziemy wykonywać zadania. Następnie za każde zadanie powinniśmy dostać jakieś przedmioty. No i iFire Monkey mówi, że są to przedmioty kosmetyczne, czyli to, co już wam mówiłem, potwierdza się, i że są to również expy, także te rzeczy również nam się potwierdzają. No i będzie po prostu sobie się jakoś tam bawić, no i sobie te przedmiociki odbierać. Granie jakie nagrody będą, jeszcze nie wiadomo, wycieknie to dopiero prawdopodobnie po aktualizacji, no ale będzie mogli na bank odebrać mega dużo fajnych przedmiotów, bo przyznam szczerze, że jak gram Fortnite'a, to zawsze te eventy miały dobre nagrody i zawsze były to w nagrody o wartości nawet kilku tysięcy V-dolsów, więc tak samo jak event na kad zimowy, tak samo tutaj generalnie, czy Fortnite jakoś odświeży ten temat i na przykład zrobi jakieś prezenty do otwierania, jak na przykład w przypadku zimowego eventu, tego nie wiadomo, raczej się na to nie zapowiada, ale na pewno wiadomo, że questy będą, także musicie robić zadania. No i ja oczywiście, jak tylko jakieś cięższe zadania będą, to będę je robił na live'ach z widzami albo wrzucał wam odcinki, jakie wykonać, także dlatego warto subować kanał. No i jeszcze szybka informacja na temat nowych broni, bo to też może znaleźć się w update'cie. Generalnie iFire Monkey, jak i inni leakerzy informują, że w tym momencie są 4 nazwy kodowe w plikach gry odnośnie nowych broni. I tutaj mamy na przykład ładowane SMG i to podobno może być piłownica, czyli taka broń, która będzie strzelać piłami. No i ta właśnie broń ma się pojawić niedługo w Fortnite'cie. Była ona na zapowiedzi jednego z trailerów w Fortnite'cie, więc jest ona potwierdzona. Kolejna broń jest to Overload Shotgun, czyli jakiś też shotgun, nie wiem czy to ładowany, czy coś w tym stylu. Tutaj niestety tego nie wiadomo, ale też pewnie jakiś dziwny shotgun. Trzecia broń to jest Firework, no i tutaj generalnie będzie to jakiś pistolet, być może właśnie z fajerwerkami, czy coś w tym stylu, także broń na pewno są dziwne, ale jak wiecie, cały ten sezon jest dosyć dziwny i bardziej nastawiony pod casuali i kompletnie nie ma nic wspólnego znów z competitive, także tak to wygląda. No i myślę, że w tej aktualizacji dostajemy mega dużo rzeczy, a kolejny update będzie dopiero za około 3 do 4 tygodni, także nie musieli poczekać, ale ja was widzowie zapraszam na codzienne streamy na tym kanale YouTube, do subowania, lajkowania, wpisywania kodziku SEIKAM w subskrypcję, żeby kanał się mógł dalej rozwijać, no i Instagram, Discord, Twitter, TikTok w opisie, wbijajcie, a ja wam mega dziękuję za uwagę, trzymajcie się, miłego weekendu, siema!